Cześć! Z tej strony Maciej Kieniszewski, Domowa Siłownia. Witam Was na swoim kanale i zapraszam na recenzję stalowego klubela od firmy Giria. No to zaczynamy. Ponownie witam Was z mojego ogrodu okołoświątecznie. Tym razem recenzja stalowego klubela od firmy Giria. Ja tutaj mam oto 20-kilogramowego giganta, 20-kilogramowego potwora. Jest już ze mną wiele miesięcy, myślę, że prawie rok. I po maczugach z Kawmetu dzisiaj na warsztat trafia klubel od Giri. Krótko, zwięźle i na temat. Na chwilę obecną kosztuje 380 zł. Kawmet nie robi takich ciężkich klubeli i gdyby tu porównywać wagę do wagi, to stalowy klubel o wadze 10 kg z Kawmetu na chwilę obecną waży 10, kosztuje 180 zł i oczywiście nie stalowy, tylko żeliwny, a tutaj stalowy toczony klubel od Giri kosztuje 210 zł i to jest bardzo ciekawe, bo właśnie tutaj warto w nawiązaniu do tych klubeli o tym powiedzieć. W recenzji, do której Was odsyłam, jeśli chodzi o Kawmet, dałem znak sygnał, że ta jakość wykonania mogłaby być lepsza, że to żeliwo posiada swego rodzaju szwy, które jedne klubele są zrobione lepiej, drugie troszeczkę gorzej i tą jakość wykonania można byłoby poprawić. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o samą jakość wykonania, kolejny raz powtórzę, podniosę tego klubela i to jest 20, ale wiem, że wszystkie wyglądają tak samo. Oczywiście one są, różnią się długościami, natomiast no, ta jakość wykonania tutaj stalowego, tej stalowej bryły jest po prostu idealna, tak? Więc ja tutaj to powtórzę, wszystko kulka, żadnych szwów. To jakby jest tam farba, to ona czy odpadnie, czy nie, to nie ma znaczenia. Natomiast znaczenie ma, że ten kawałek stali prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, ale przede wszystkim nie posiada żadnych, żadnych odłamków, żadnych szwów, czegoś. O, życie! Co mogłoby nam zranić ręce. A więc jakość wykonania tego klubela stoi na najwyższym poziomie. Wydaje się, że tutaj nie mam do niczego się... Nie mogę się do niczego przyczepić i co ciekawe, tak naprawdę 3 zł na chwilę obecną pod koniec 2022 roku na kilogramie, jak dla mnie, nie robi żadnej różnicy. Nie mamy tu dwukrotnie tańszego sprzętu, jeśli mam na myśli Kawmet, a mam pełny ich komplet. Dzisiaj podjąłbym zupełnie inną decyzję i skompletowałbym pełny komplet stalowych maczug. Prawdopodobnie właśnie od Giri, bo ta jakość wykonania, ta estetyczność jest na naprawdę najwyższym poziomie. W porównaniu do Kawmetu, jak ja kupowałem jeszcze wiele miesięcy, właśnie mniej więcej rok temu, jak kupowałem zestaw, to ta cena była naprawdę, poziom cen był naprawdę dosyć duży. Natomiast na chwilę obecną 3 zł różnicy mniej więcej na kilogramie, bo przeliczałem te wagi sobie, nie robi jak dla mnie i moim zdaniem żadnej roboty, więc ja tu osobiście poleciłbym i wybrałbym dzisiaj jeszcze raz klubele od Giri, ponieważ są bardzo estetyczne i w porównaniu do żeliwa od Kawmetu, które posiadam, no jest przepaść w jakości wykonania. Oczywiście Giria droższa, natomiast nie podlega wątpliwości, że dopłaciłbym za tą jakość, tak? Więc klubel atrakcyjna rzecz do zróżnicowania treningu, żeby dać inny bodziec, żeby pobawić się ruchem, pobawić się aktywnością fizyczną, ale też super, jak zwykle to powtarzam, urządzenie, które daje nam możliwość pracy nad mobilnością, nad wzmacnianiem obręczy barkowej. Natomiast stricte jak najbardziej polecam tego klubela, te klubele od Giri, bo porównując na dzień dzisiejszy ceny do Kawmetu, no to warto dołożyć, aby nie walczyć z tymi zadziorami, aby nie walczyć z tymi szwami, a mieć super radość z treningu. Dlatego wystawiam temu klubelowi, tej maczudze, naprawdę wysoką notę. Jestem ciekaw, czy ktoś robi lepsze. Natomiast wydaje się, że jeśli coś jest toczone w parku maszynowym, to ta jakość będzie
bardzo, bardzo dobra i taka właśnie jest od Giri. To tyle. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące sprzętu do treningu, piszcie śmiało w komentarzach. Dajcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, wspierajcie mój kanał. Będę Wam za to wdzięczny, a ja dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.